można powiedzieć, że tak z premedytacją zajmuję się fotografią od około 18 lat, ale samo zainteresowanie to już jako dziecko, z tym, że tak bardzo sporadycznie, jak dostałem jakiś aparat od taty, pokazał mi, jak robić zdjęcia i w jaki sposób kadrować. I wtedy robiłem pierwsze zdjęcia jako, no na pewno poniżej 10 lat miałem, mniej niż 10 lat. Aparat Penty, Nerdowski z lat 60., piękny, w złotym kolorze, to był mój pierwszy aparat. Trochę przerwy, trochę znowu takich amatorskich zdjęć, no jakieś 18 lat temu, tak bardziej poważnie. Są zdjęcia, które bardzo lubię, owszem, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakieś moje ulubione albo najlepsze zdjęcie, to myślę, że to zdjęcie jest wciąż przede mną. Jest grupa zdjęć, które lubię i to się też czasem zmienia. Czasem przychodzi jakieś zdjęcie nowe, które bardzo mi się podoba, a potem zmieniam zdanie, wracam do jakiegoś starszego. Także nie, to nie mam takiego ulubionego zdjęcia ani najlepszego. Przede wszystkim lubię fotografować podziemia. To jest takie połączenie mojej pasji do podziemi i do fotografowania, ale bardzo lubię portretować też ludzi, którzy mnie interesują. Ja zajmuję się przede wszystkim fotografią cyfrową jednak, tak współcześnie. Natomiast interesuje mnie też ta tradycyjna fotografia analogowa tak zwana. I tak można robić zdjęcia pudełkiem po butach albo zdjęcia pudełkiem zapałek, które zresztą tutaj w sztolni robiłem takie zdjęcia. Mam taką serię zdjęć zrobionych kamerą otworkową wykonaną z pudełka po zapałkach i z folii aluminiowej. Wykorzystuje się zjawisko znane już w starożytności, czyli tak zwana kamera obskura. Jak ktoś chce zapoznać się z tematem głębiej, to proszę przeczytać sobie w internecie. I tradycyjny film, negatyw, czarno-biały akurat w tym wypadku, który naświetla się bez użycia obiektywu, tylko przy pomocy małego otworka. W tym wypadku to była akurat folia aluminiowa. A potem się wywołuje, tak jak tradycyjne zdjęcia kiedyś. Przymierzam się do trochę większych formatów, będę robił przy niedługiej przyszłości zdjęcia taką kamerą otworkową, ale w dużo większym formacie negatywów. Jaskinie to jest coś, czym się interesowałem jako nastolatek, ale zacząłem się tym na poważnie zajmować też w późniejszym wieku. Tak widać taki już jest los, że pewnymi rzeczami zajmujemy się w wieku dojrzalszym. Jako dwudziestoparolatek zacząłem się interesować jaskiniami na poważnie, gdzie zacząłem kurs taternictwa jaskiniowego w Rudzkim Klubie Grotołazów. No i tak się zaczęła taka poważniejsza pasja związana z jaskiniami. I siłą rzeczy również z fotografią w tych jaskiniach. To jedno z drugim się połączyło. A po jaskiniach przyszły też kopalnie. No, żyjemy w miejscu, gdzie tych kopalni jest dużo, więc trudno byłoby do nich nie zajrzeć. Jaskinie są różne. Są takie jaskinie w rozwinięciu poziomym, gdzie nie trzeba nawet używać żadnego specjalistycznego sprzętu do poruszania się po nich, ale jest dużo jaskiń, tak jak na przykład w Tatrach naszych polskich, gdzie jest bardzo dużo studni, zjazdów, trzeba używać specjalnego sprzętu wspinaczkowego, żeby się po nich poruszać. Jestem jedną z osób, które rzeczywiście miało szczęście zobaczyć sztolnię na długo przed rozpoczęciem prac związanych z jej udostępnianiem. Bardzo dużo zdjęć tutaj zrobiłem. Pierwsze zdjęcia zrobiłem w 2005 roku i robiłem je cyklicznie cały czas, tak naprawdę aż do dzisiaj. Sztolnia na początku wyglądała zupełnie inaczej. To był korytarz zalany mułem prawie po strop. Była taka dosyć dzika. Także prace, które tutaj przez te lata były wykonane, to są trudne do opisania. Sztolnia się bardzo zmienia w tym czasie. Jest innym obiektem. Ale bardzo lubiłem tą pracę, lubię ją nadal, lubię fotografować sztolnię, lubię wracać do tych zdjęć z początku. Prowadzę w Muzeum Pracowni Digitalizacji, zajmujemy się w niej digitalizacją. Digitalizujemy różne obiekty. Są to obiekty muzealne typowo, jak mapy, figurki, różne bibeloty, to co jest w inwentarzu muzeum, ale największe prace to są prace digitalizacyjne obiektów górniczych. Na przykład ta sztolnia. Skanujemy ją laserowo w technice 3D i część efektów tych prac można już zobaczyć, a w przyszłości będzie można zobaczyć
na przykład całą sztolnię zeskanowaną w technice 3D. Ale to nie tylko sztolnia, bo to też będą inne obiekty górnicze, takie kopalnie, które są już zamykane. W dużej części będziemy starali się je zeskanować, zanim zostaną całkowicie zamknięte. Pojawiłem się w sztolni właśnie z powodu mojej pasji i odwiedzam to miejsce bardzo często. Co prawda ostatnio rzadziej rzeczywiście, no, już znam tutaj każdy metr tej sztolni, ale tak, to jest moje ulubione miejsce w Zabrzu. Lubię parki miejskie, lasy otaczające Zabrze. Tak, rzeczywiście, to jak się nad tym człowiek zastanowi, to jest miejsce, które najczęściej odwiedzam w Zabrzu. To jest park Przydubiela, to jest park miejski Gujdo i lasy pomiędzy Zabrzem a Gliwicami w Makoszowach. Lubię też hałdę, także tak, też związane z górnictwem. Islandia jest nieprawdopodobnie pięknym krajem. Surowym, ale nieprawdopodobnie pięknym. Wulkany wyglądają trochę jak nasze hołdy. Nawet pachną podobnie, ale poza tym jest nieprawdopodobnie kolorowo, fantastyczne kształty. Jak jest pogoda, to jest cudownie. Polecam.